Pani Teresa Stawicka jest zwycięzcą konkursu na wzorową działkę w 2018 roku. Dzisiaj pani otrzymała srebrną oznakę za zasługi dla ogrodu. Ogród uprawia pani od 2013 roku. Jego łączna powierzchnia to 300 metrów kwadratowych. Jak zrodziła się pani pasja i chęć posiadania ogrodu działkowego? Ja zazwyczaj lubiłam w tym robić. Od młodych lat miałam ogrody. Miałam swój własny domek, też miałam ogród. No i jak skoro przeprowadziłam się do miasta, no kupili, no na te działki się zdecydowaliśmy, żeby po prostu czas i relaks i wykazać się tym, co potrafię, i mi dobrze sprzyja to, bo mogę się gdzieś na czymś wykazać. Czyli tutaj bardziej pani odpoczywa, czy bardziej pani pracuje? Odpoczywam i wykorzystuję moje umiejętności, bo ja mam wszystko swoje, nic kupionego. To, co mi mój rozum podpowie, to tak robię. A czy zakładając ogród na rodzinnych ogrodach działkowych, przyszło pani na myśl, że będzie pani właścicielką najpiękniejszej działki roku? Mam tutaj na myśli to wyróżnienie, które pani dostała w 2018 roku. Nie, nigdy o tym nie myślałam. Zazwyczaj robię tak, żeby ja była zadowolona, no i oczywiście też się cieszę, jak komu się to podoba. Pan Teofil Krzyżak, prezes rodzinnych ogrodów działkowych Relaks. Panie prezesie, gratulujemy pięknego jubileuszu. 40 lat pracy to kawał czasu. Na rodzinnych ogrodach działkowych Relaks sprawuje pan funkcję prezesa od 1 lipca 2005 roku. Jak wyglądały początki pana pracy z działkowcami? Jestem przyzwyczajony do pracy z ludźmi, bo mój zawód to nauczyciel. Także z dziećmi pracowałem, z rodzicami pracowałem, to myślę, że się bardzo dobrze dogadałem z działkowcami. Z tym, że działkowcy wtedy bardziej jeszcze doceniali tę działkę, którą otrzymali. Także nie było wcale, powiem, trudno. Muszę to ocenić tak obiektywnie. Działkowcy udzielali się w pracy, bo wtedy jeszcze funkcjonowała taka instytucja jak Prace na Rzecz Ogrodu. Działkowcy pracowali, czy odpracowywali prace, jakie były planowane w ogrodzie. I to też również łączyło tych działkowców wspólnie, jakieś tam weekendy, soboty, czy popołudnia, żeśmy pracowali. Także wydaje mi się, że w tamtych czasach współpraca między działkowcem a prezesem była dobra. Zresztą działkowcy, tak odnoszę takie, może trochę samochwalstwo, takie wrażenie, że działkowcy chcieli trochę zmiany, tak jakby na mnie liczyli, chociaż ja nie byłem taki z tej zmiany, ponieważ byłem w składzie zarządu już, czyli znałem pracę zarządu, prawda? O tym roku zaplanowaliśmy na trzy lata kolejne budowę nowej sieci wewnętrznej wody, ponieważ ta się sypie, wciąż jakieś dodatkowe remonty, a to też kosztuje. I zresztą jest ona tak zrobiona trochę niefortunnie, ponieważ jest na granicy dwóch działek. Trudno, zarośnięte już są te rury i one są na wierzchu. A chcemy położyć teraz w alejach ziemi, także będzie to bezpieczniejsze. A czego możemy panu życzyć jeszcze na kolejne lata kadencji? Zdrowia, spokoju, jedynie, siły? Jedynie tylko zdrowia i tej siły, a resztę to ja już sobie sam zorganizuję i przy pomocy działkowców. I tego panu z całego serca życzymy.